Dzisiaj na Stadionie Narodowym jest wystawa. O, pierwsza makieta kolorowa. Są domki, pociągi, dworce. Z przyjemnością sobie to obejrzymy. Niestety, personka nadal jest chora i z nami nie poszła. Wielka szkoda. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Radzymin, odjeżdża pociąg osobowy lokalnej komunikacji. Jeszcze kawałek. O, stanął. No tak, żeby tu się zatrzymał pociąg. Dziękuję. Na stacji tutaj stoi pociąg osobowy z wagonami piętrowymi. Oświetlony. Fajnie, prawda? Proszę bardzo. O, tutaj na tej stacji w Łonie stoi pociąg wojskowy. Na wagonach są trzy czołgi. Tyle, że modelarz, który to robił, popełnił błąd. Bo ten każdy z tych czołgów ma taki sam numer. Taki sam numer ma boczny. Co realnie oczywiście jest poważnym błędem. Powinny mieć inne numery boczne. Stop. O, nadjechał osobowy akurat. Teraz taki podmiejski pociąg. Regio. Tutaj mamy jakąś parowozownię, w której jest duży komin i z tego komina wydziela się autentyczny dym. No. W ogóle to jest cała stacja wąskotorówki. Widać, że tory są wąziutkie. Tak. Trzeba to. Jedzie następny pociąg, będzie musiał wyjechać pod wschodem, jakoś, bo on teraz jedzie pod tym boiskiem. Jedzie. O, tu jedzie. Jedzie. Ominął się. A tu drugi jedzie. Tak. Ekspres. Dobra, a już chyba wiem, gdzie trzeba pójść, tam gdzie chciałeś. Chodź. A co to robię sobie drzewo? Zobaczcie, jaki ładny las. Harcerze, tata, zobacz. Harcerze. Mamo, zobacz, harcerze. I te łosie. O! Ten pociąg jest sprowadzany przez elektryczną lokomotywę, ale ona nie jest zasilana pantografem, jak widać. Jest trochę lipa. Nie ma trakcji elektrycznej. A tutaj co jest? A tu wypadek drogowy. Trafił w drzewo jakiś facet. I go zaraz do karetki pakują. Które dziobią coś sobie na podwórku. O, pociąg przejeżdża przez most nad stawem, a na stawie wódki, nurek, wędkarz. Pranie się suszy. Straż pożarna gasi pożar, gospodza u Adriana. Nawet widać, jak woda leci. Gdzie mnie tu woda? Do okna. Co straż, tak? Z węża strażackiego. Tak. Stacja Koziebrody Dolne. Czym pan tak mogę? To ja samochody.
O, jedzie pociąg. A w fontannie widać po prostu leci woda. Tutaj mamy kawałek rzeki mostem przez nią. Jedzie motorówka i robi fale. Kto widzi chłopca, który będzie do wody skakał? A na moście stoi ktoś, kto się zastanawia, czy przypadkiem nie wykonać skoku wyraźnie samobójczego. Ale sierankowa atmosfera. O, jedzie pendolino! To jeszcze ludzik się jedynek, bo to pan skończy to. Pociągi przyjeżdżają i odjeżdżają. Ekspres. Ekspres pociągi. I tu chyba ten szybki. Nie wiem, ale mam parę takich pociągów, długość do tego pojazdu. No tak, dotąd na pewno taki pociąg. Już się on nie jeździ, bo... Tak sobie tam chodzę i popatrzę. Sami. A po środku jest... Bo ja jestem. Ciągle. Karuzela, zobacz. Plac zabaw. Tak? Informacje, nie wiem. Tory, które się zrywają, mijają i rozszerzają dalej. Co my tu widzimy? Ciocia Ania studiuje bardzo interesujący przykład dbałości kolejarzy o środowisko naturalne. Tory, które... Słuchaj, Robert, to się ten, dzwoni. Idą z lewej. Wstępnie rezerwuję. Omijają dookoła drzewo, rozsuwając szyny, a później zwężają się z powrotem do normalnego toru. Jak widać na tej wystawie, nie brakuje kącika humoru. Grunt, że ptaki mają gdzie mieszkać.